Jest czwartek, 19 września. Do tej modlitwy zaproszone są nie tylko Twoje myśli, ale też całe Twoje ciało. To, co teraz czujesz, to, czego doświadczasz wszystkimi zmysłami. Pozostań chwilę z doznaniami Twojego ciała. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u stóp jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza?
On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Faryzeusze rozumieli grzech jako nieprzestrzeganie przykazań oraz licznych przepisów. Łatwo więc było ocenić człowieka jako grzesznika, patrząc z zewnątrz. Liczyła się bowiem tylko litera prawa. Oczyszczenie z grzechu także regulowane było ścisłymi przepisami. W domu faryzeusza Jezus pragnie pokazać, że Bóg patrzy na grzesznika inaczej. Dla Niego najważniejsza jest relacja oraz miłość. Jezus przychodzi do domu faryzeusza z dobrą nowiną dla wszystkich. Chce spędzać z nami czas, biesiadować u nas. Niezależnie od tego, czy wszystko u nas jest poukładane, czy niektóre aspekty życia są nieuporządkowane. Bóg chce być obecny w Twoim życiu takim, jakie jest tu i teraz. Zauważ, że bohaterka dzisiejszej Ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa. Czułym gestem, bliskością i postawą ciała okazuje swoją miłość, wdzięczność i szacunek. Jakim prostym gestem mógłbyś wyrazić Twoją czułość wobec Boga, bliskiej Ci osoby, albo wobec samego siebie?
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u stóp jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Koniec modlitwy porozmawiaj z Bogiem o tym, co najbardziej poruszyło twoje serce. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.